Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Marka, 12 rozdział, wersety 38 do 44. Dalej Jezus głosił im swoją naukę. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Dzisiejszy fragment, dzisiejsze słowo ma wyraźnie dwie części. Pierwsza część jest swoistą krytyką dla uczonych w piśmie i dla tych, którzy są elitą. Dla tych, którzy mają się za lepszych, dla tych, którzy chcą, by ich szanowano, by ich eksponowano, by zajmowali najlepsze i najpierwsze krzesła, miejsca, zaszczyty, władze. To jest wszystko coś, co Jezus demaskuje jako taką obłudę, bo mówi, dla pozorów odprawiają długie modlitwy, a obiadają domy wdów. Więc myślę sobie, że to jest taka krytyka, która pokazuje, że można żyć pewnym pozorem i pewną ułudą, podczas gdy nasze serce jest zdeprawowane i złe. I myślę sobie, że Pan Bóg patrzy inaczej. Nie patrzy na te zaszczyty i pierwsze krzesła i na to, co wydaje się nam należy z uwagi na to, że jesteśmy lepsi, że jesteśmy wspanialsi, że się nam coś należy. Myślę sobie, że ten kontrast jest bardzo uwypuklony w drugiej części, w sytuacji, gdy Jezus przygląda się skarbonce. Myślę sobie, że często i z nami tak jest, że zastanawiamy się, ile możemy dać, żeby przypadkiem nie odczuć tego na własnej skórze, ile możemy dać, żeby nic nie stracić i żeby tak naprawdę zachować swój dobrostan i żeby nie poczuć tego, że coś daliśmy. Przykład ubogiej wdowy. To jest przykład oddania wszystkiego. Wdowa, która nie miała, która miała dwa pieniążki, jeden grosz, wrzuciła te dwa pieniążki do skarbony, niejako oddając całe swoje zaufanie Panu Bogu. I myślę sobie, że to jest właśnie przykład i wzór tego, że ona w swoim ubóstwie wiedziała, że może zaufać temu, który może dać jej wszystko. I ta postawa oddania siebie, oddania wszystkiego tego, kim jestem i co mam Panu Bogu. To jest taka postawa, której powinniśmy się uczyć. Ona nie jest prosta. I my jako ludzie, szczególnie dzisiaj, w tym dobrobycie, w którym żyjemy, w XXI wieku, nie wyobrażamy sobie tego, że możemy nie mieć. Nie wyobrażamy sobie tego, że może nam braknąć. Dlatego tym bardziej powinniśmy popatrzeć na nasze serce i zastanowić się, czy moje dawanie jest prawdziwie dawaniem, a może jest tylko okłamywaniem samego siebie w tym, że daję, podczas gdy robię wszystko, żeby nie dać. Dziękuję.